na egzaminie, ale egzamin polega na tym, że ja wklejam taką karteczkę do ciebie do zeszytu. Tutaj będzie ocena za cały egzamin, mój podpis i tu jest informacja, że 20 czerwca nad basenem o 17 jest zakończenie. Będzie wręczany certyfikat i losowanie nagrody. Dobrze, Julko? Czyli ja wezmę twój zeszyt, wkleję na końcu zeszytu tą kartkę. Trochę się rozwala, nie? Widzę, że sporo przeszedł. No bo Julka się uczyła i go używała, nie? To chyba się przecież mógł trochę zdezelować, popsuć. Julio, ja bym chciał cię zapytać teraz, czy pamiętasz, jak jest Julko patelnia? Pamiętam. Jest. A jak jest cześć na pożegnanie? Bye. A jak są przyprawy? Spices. A wiesz może, jak jest krówka? Cow. Zadam ci pytanie po angielsku, Julio. What's your favorite animal? O co pytam? What's your favorite animal? Jakie jest? Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Julko, spróbuj mi odpowiedzieć na to pytanie. My favorite animal is cat. Super. Jak jest rzodkiewka? Ready. A jak jest, Julko? Polecam ci jeść warzywa. I recommend you to eat vegetables. Very good. A jak jest, Julko, godło? Emblem. Super. Julio, a jak jest kwadrat? Ten? Tak. Skłę? Dobrze. A jak jest przestraszony, Jula? Aha, to jest to, taki jest to. Super. Juluś, jak jest, jeśli jesteś senny, zrzemnij się. If you sleepy, take a nap. Super. Julie, a jak jest cukier? Sugar. Mhm. A jak była ta piosenka na święta Bożego Narodzenia? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and healthy. Good tidings for Christmas and Happy New Year. Już wystarczy. Piosenkarz? Syna. Spytaj mnie o zawód. Jaki masz zawód? Tak. What's your job? Julka, what's your job? Kto na przykład? Kim byś chciała być? Syna. Super. Juluś, jak jest flaga Wielkiej Brytanii? Great Britain. I flaga? Flag. Yes. Czyli jak jest skoki narciarskie? Ski? Ski jumping. Yes. Julie, a pianino? Albo fortepian? No, a powiedz mi wszystkie dni tygodnia. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Very good. Juluś, a jak jest mój mały kucyk? Mały kucyk. Super, a jak jest trąbka? Trąbka. Juluś, a jak jest zając? I ja zadam ci pytanie po angielsku. Julia, do you know any wild animals? Tak, oczywiście ja wiem. Yes. Of course. I know. I know. I co na przykład znasz? Owl. Mhm. Julia, a jak jest kasa sklepowa? Każda. Super, i tam wpisuje, ile co kosztuje? How? How much is it?
Julie, powiedz mi proszę, jak jest bilet kolejowy? Regular ticket. Tak. Gdzie mogę kupić bilet? Where? Super. Jak jest aktorka? Actress? No pewnie. Na szyjnik? Necklace. Julio, a jak jest średnik? Mi? Medium. A jak jest pacjent? Patient. A pisanka? Is the egg. Super. A jak jest zupa? Soup. A najlepsze życzenia dla wszystkich? Best. Best we. Best wishes. For. For. Everyone. Everyone. Jak jest samoobsługa? Excellent. Tu. Self. Service. Tak, a jak jest szef kuchni? Szef. Jest. A jak jest gabinet luster? House of mirrors. Very good. A jak jest bagaż podręczny? Hand luggage. Super. A jak jest ostatnie pytanie? Ja mam coś specjalnego na Dzień Ojca. Julko, gratuluję. Ja wstawiam za egzamin 4+, czyli usta. Piona? Nie? Ja myślę, że na tą ocenę, Julko, bardzo... Ja bym chciała mieć którąś z tych. To muszę Cię jeszcze zadać 3 pytania, dobra? Gotowa? Julko, bardzo proszę powiedzieć mi, jaki jest flet? Który to? No to, to jest to. Dobra. Julko, a powiedz mi, jakie jest słówko torebka? Mapy? Pers? Pers. I ostatni, proszę mi powiedzieć, jak jest ból głowy? Headache. Headache. To jeszcze jedno, żeby było równo, Julka, kierowca? Driver. No dobrze. Julka wtedy daje to. Piona. Super. Gratuluję. Julka. Egzamin zaliczony.